Dobbiamo sempre Witam po. Nie grają w tą grę 10 dniach. Gram na nowym monitorze. No i co, będzie ciekawie. Let's go. O Boże. Chwila. Jeszcze raz muszę odpalić. Lecimy. Yep, Sony Picture Entertainment. Ogatam Spideros. Jak tu skipnąć? Ale skipnąć. O Boże, wczytaj grę. Ładnie procent. 32 ładnie. Ta muzyczka, Boże. Nostalgia, dobra. Czas pobawić się z Spider-Manem. Dobra. O Boże, chwila. Jeszcze muszę sobie to wszystko poprzypominać. Gdzie my, dokąd my zmierzaliśmy? Tab, okej. Okej, let's go. Lećmy se tu. Aj. O, Boże, co z tym jest? Okej, to doniesienie wprawiło mnie w konsternację. Podobno Spider-Man grzebie przy regulatorach ciśnienia pary w całym mieście. Dlaczego to robi? Pomijam fakt, że jest urodzonym wandalem. Już mówię. Po czymś takim... A przedtem nie mogłem. Zamierzam w przyszłości wynaleźć materiał załamujący fale dźwiękowe i świetlne. Przydałby mi się kost. Ja chciałbym taki. Dobra, umiejętności nowe. Boże, serwer mi się odpalił. Wiru. To będzie wyrywanie karabinów i tarczy i wyrzut. Dobra. Teraz tu. Chyba w tę stronę. Tak. Demony mogą wysadzić cały budynek. Saperzy będą wiedzieli najlepiej, co zrobić. Musimy skończyć z takimi spotkaniami. Mam to powiedzieć demonom? No dobra. To idę tam zrobić. Robi się. Dam znać, jak skończę. Można na tym słuchać podcastów? Kapnij się. Boże, jak ja dawno w to nie grałem. Ładnie, łatwo, dobrze. No, Spider. Za to wyje.
Bebie w kosmos. Detektor jest podłączony szeregowo. Musimy go zrobić nie szeregowo. Jest! Tak jest, tak, mamy to. Dobra. Co tu chodzi z tym? Więcej tych bomb? Odchodzi od nas. No, przecież... To, że Spider biegnie nie tam, gdzie ja chcę. Zawsze tak często. Było blisko. Dobra robota. Co, Spider-Manie? Dzień jak co dzień. Uważajcie na siebie. Idziemy w tym elektrykowym stroju. Wygląda jak ta chatka Eugene'a. Podobno Fisk dorobił się na sprzedaży tych przypraw. A ładnie to smakują wygląda. Całkiem spoko, ale bez przez... Sady. Dobra. Zajebiście to wygląda. Ała, robiłem unik. Nara. Ta myśl, że demony wzięły mnie teraz na cel. Hop. Dobra. I lecimy. Siup. Dobra. Siemano, dero. Siemano, dero. Tyszczanym kotem coś. Felicia niedługo osiągnie cel. A ja wciąż mam do przeszukania wielki obszar. Muszę go zawęzić. Każda informacja jest cenna. Kogo okradła, gdzie ten ktoś mieszka. Proszę bardzo. Tutaj mieszka chyba Lonesome Pinky. Okraść piosenkarza country? Ma dziewczyna fantazję. Jestem coraz bliżej. Jeszcze jedna lokacja. Okej. Okay. Jedna translokacja. Pewnie tu będzie. O. Dwa w jednym. A, to jest co? Główna misja. Tu jest? Krzyłówka Fiska. Polecimy tam. Wpierw to zaliczymy. Zaliczymy. Au. Thank you.
ręki. Skoczymy pierw tu. Tak wszystko po kolei ładnie. Trudno. Ja teraz się wami nie zajmuję. Z każdym dniem, pod każdym względem staje się coraz lepszy. Łatwo powiedzieć. Dobra, pobawię się. Demony unieszkodliwione. Resztę zostawię wam. Dobra. No dobra. Nie po drodze, ale skoczmy tam jeszcze. Dobre. Nie ma o czym mówić. Nie możesz. Aha. Tę kartkę z życzeniami powodzenia dostałem, kiedy opuszczałem Daily Bugle. Pracowali tam świetni ludzie. I Jamieson. Chwila, ile mam zebranych? Silu? Nie patrzyłem, kurde. 30... Nie wiem. No dobra, no, tu jest jeszcze jakiś... Ta atrakcja, to zrobię jej zdjęcie. Super! Już zapomniałem, jakie to fajne. Dobra, przydałoby się zmienić strój, no nie? Tak, kilka odcinków w tym samym. Ten spoko, taki gość, kurde. Świetnie się nie ma. To jeszcze nie. Cyberpunkiem graliśmy, nie graliśmy tylko panem Bugmanem, ale nie zamierzam chyba raczej nie grać. To jest fajny jeździec. Niesamowity Spider-Man. Dobra, bierzemy niesamowitego. Pięknie, ślicznie. Skopać mu tyłek! Tam się skop. Jeszcze więcej? Dobra, stańcie
w kolejce, obiecuję aresztować wszystko. Obyś był ubezpieczony. Mam coś dla ciebie. Uwaga! Coś dla ciebie też. Chodźcie, załatwmy go wreszcie. Aj! Fuck! Chyba jem. Jakimś na pewno. Szybki sposób na pranie pieniędzy. Może tutaj PiS trzyma teraz gotówkę. Zamykając tę metę, bardzo mu zaszkodzimy. Staram się zdobyć nakaz. Rychło w czas. Mogłem też to zrobić bardziej niespodziewanie się tu pojawić, no nie? Ale mnie to. Jeszcze i więcej. Znajdź kogoś, kto będzie cię kochał tak, jak ludzie Willy'ego kochają obywać po głowie, a będzie dobrze. A ja was bycia najlepszym. Albo nie, bo wtedy już nie będzie, będę najlepszy. Spider-Man. Co ty na to, he? Ty tym bardziej nie, ała! Kurna, tego chciałem strzelać. Bocik, ała! Czy się mogę? Jest. Twoi ludzie nie będą już tu mieli problemów. Tymczasem Wilson Fisk ma ich coraz więcej. Dobra robota. Yuri Watambe. Dobra. Kostiumy. Mógłbym kupić, a z drugiej strony te gadżety są fajne. Stać mnie. To nie, tylko właśnie pytanie. Dobra. Luj kupiłem. Nauka rządzi. O, może nie. Tu się przejdźmy. Przy okazji. Blisko, no. Łatwo. Bym se w Toy Story pograł. Zagrał malowę. Szkoda, że tu nie można z pierwszej osoby grać, nie? No. Muszę mieć co robić podczas obserwacji. O! 38 z 55. Jeszcze 7. Yeah. Tu i tu pójdzie. Jeśli miałbym wymienić jedną rzecz, której nie mogę zjeść, to korzystanie z internetu tylko i wyłącznie dla rozgłosu. Doskonałym tego przykładem jest sytuacja.
Mall skręciła innego kolesia o skłonnościach narcystycznych, Spidermana, i posłała do walki z wiatrakami, która naraziła na niebezpieczeństwo osoby postronne. Z jednej strony Screwball pokazała głupotę i bezmyślność Spidermana, który popędził walczyć Bóg wie z kim, tylko dlatego, że towarzyszyły mu kamery. Z drugiej zaś sama nie jest lepsza. W przeciwieństwie do mnie nie próbuje obnażyć prawdziwej natury osób pokroju Spidermana. Zależy jej tylko na wypromowaniu się. Uważam, że to żenujące. Tylko fakty z J. Johna Jamesonem wracają po krótkiej przerwie. Nie wyłączajcie odbiorników, bo mam dla was ważne informacje o tym, jak kupić moją najnowszą książkę. Obserwujesz ptaki nocą? Tak, szukałam nocnych ptaków drapieżnych w parku. W zamku Belvedere zauważyłam grupę mężczyzn z karabinami. Dziękuję za ostrzeżenie, pani... Stephanie, daj znać, czy mogę pomóc. Będę stąd obserwować, co się dzieje. Super, dzięki Stefani. Tu tam jest do opakowania, a tu mało rzeczy. O, trzeba tam lecieć. Widzieliście nagle z dnia, zrobiła się noc. Nie mogę. Robisz, no, co ty robisz? Uwaga, mamy intruza, pełzającego. Hej, pozwalaj. Łatwo. To już wszyscy. Dowiedzmy się, czego tu szukali. Nie bardzo czaję, co tu się dzieje. Może znajdę coś ciekawego na tym pendrive. Cudownie. Yeah. Stephanie, jakiś ptak podprowadził mi pendrive pełen dowodów. Mógł to być gołąb. To normalne? Jest fenomen lęgowy, więc się nie dziwię. Wydaje mi się, że w brzegach na południowy wschód oceanu jest gniazdo. Super, sprawdzę to. Super, no. Mam latać jeszcze po drzewach i po gniazdach. No, świetnie. Wracajcie z moim pendrive'em, wy latające szczury! Próbuj wzmocnienia pozytywnego. Gołębie są zaskakująco inteligentne. Zaskakująco inteligentne? Ej, gołąbki! Przepraszam, że was tak przezywałem. Może się jakoś dogadamy? Powiedzcie, ile karmy obiecał wam Fisk, to ja to podwoję.
drzewem. Może nie tam, tylko nie skręcajcie w prawo, no właśnie tego tu. Nareszcie! Mam pendrive! Podłączę go do laptopa i dowiem się, co oni kombinowali. Jest! No jakby Spider już nie mógł w swoim laptopie, nie? Stefanie, moja obserwatorko, coś się dzieje na terenie parku? Widzę parę puchaczy i kolejnych gości przy skrzynce przyłączowej. Dzięki. Obserwuj dalej, jeśli możesz. Muszę się dostać do tej skrzynki, zanim wgrają robaka. Bez dostępu do laptopa nie wgrają robala. Za info, już tam lecę. Jeszcze dwie? Nie myślałem, że to powiem, ale po co w Central Parku takie mocne wifi? Podobno ludzie szukają tu wytchnienia. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Ale ten Central Park. A w tym samym momencie powiedziałem, co Spider. Ich hasła i filmiki z kotami są bezpieczne. Spider-Manie, chyba mnie zobaczyli. O nie, jesteś pewna? Raczej tak, pojawili się uzbrojeni ludzie. Zamknij wyjście na dach i trzymaj się, już lecę. A gdzie? Muszę się dostać do Stefanii przed ludźmi Fiska. W końcu to ja ją wciągnąłem w tę sprawę. A nie ona ciebie? Zaraz będę. Ukryj się. Rozdzielić się i znaleźć dziewczynę z lordetką. Ja się ukryć, to ja ona tu stoi na widoku. Dziękuję, Spider-Manie. Zwykle, gdy oglądam ptaki, dzieje się trochę mniej. To ja ci dziękuję. Gdyby nie twój sokoli wzrok, zapuszkowany mafiozo wykradłby prywatne dane połowie mieszkańców. W tym i nam. Źle, co? A do tego, kiedy traktowałeś tego gościa potrójnym kopniakiem, znalazłam gniazdo kowalików czarnogłowych. Piękne ptaki. Chcesz obejrzeć? Dzięki za zaproszenie, ale muszę wsadzić do klatek kilka innych ptaszków. Dobra. Dobra. Coś
co tu dostałem? Dostałem kostium nowej umiejętności. Ten punkt sobie wykupię. O kurna. Jakiś to sam star. Ale ładny strój. Dobra. Dobra. To by było na tym odcinku. To będzie taki krótszy i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Lubię.